satelity, orbity i energia. To będzie temat tego odcinka. Jeśli satelita znajduje się na orbicie, to wówczas znajduje się w stanie nieważkości. Powiedzieliśmy sobie w odcinku 48, że stan nieważkości występuje wtedy, kiedy ciało spada w polu grawitacyjnym ziemskim. A więc jeśli mamy satelitę, który znajduje się w polu grawitacyjnym ziemskim, to wtedy oczywiście działa na niego siła grawitacji. I jeśli wyobrazić sobie, że ten satelita ma taki tor, który jest torem kołowym, to trudno sobie jakoś skojarzyć, że on spada na Ziemię, ale to wszystko jest kwestia rozmiarów Ziemi. Bo proszę zobaczyć, jak wygląda rysunek, który przedstawia satelitę krążącego z różnymi prędkościami i w związku z tym po różnych orbitach. Jeśli jego prędkość jest nieduża, to satelita będzie w polu grawitacyjnym poruszał się tak jak zwykle wtedy, kiedy mamy do czynienia z ciałem spadającym w polu grawitacyjnym ziemskim, czyli po torze parabolicznym. Tutaj przewrotnie został narysowany cały tor. Widać, że ten tor kończy się wtedy, kiedy sięga powierzchni Ziemi. Ale wtedy, kiedy jego prędkość wzrasta, to orbita robi się coraz większa, aż wreszcie osiągnie taką wartość, że nie będzie dotykać powierzchni Ziemi. Co nie przeszkadza, że dalej sytuacja jest taka sama, jak dokładnie, kiedy ma małą prędkość, bo znajduje się w polu grawitacyjnym ziemskim i spada w tym polu grawitacyjnym ziemskim, albo lepiej można byłoby powiedzieć, że spada wokół Ziemi. A więc jeśli mamy satelitę, który porusza się ze stałą prędkością na orbicie, to wtedy taki satelita, czy wszystkie obiekty, które znajdują się w tym satelicie, znajdują się w stanie nieważkości. W związku z ruchem satelitarnym wprowadza się pojęcie takich wielkości fizycznych, które charakteryzują dla nas krytyczne wartości dla tych obiektów i taką pierwszą krytyczną wartością to jest pierwsza prędkość kosmiczna. To jest prędkość, którą należy nadać ciału, żeby znalazło się na orbicie co najmniej równej promieniowi Ziemi. A więc jeśli ma się znaleźć na orbicie, która jest równa co do wartości promieniowi Ziemi, to znaczy, że mamy założyć, że satelita będzie się poruszał po orbicie i będzie na niego działała siła dośrodkowa. Ta siła dośrodkowa jest dana wzorem masa razy prędkość na orbicie do kwadratu przez r. I z drugiej strony jest to oczywiście siła grawitacji, czyli to, że satelita porusza się po orbicie, jest związane z faktem, że tą źródłem siły dośrodkowej jest siła grawitacji. Jeśli teraz stąd policzymy sobie prędkość satelity na określonej orbicie, to ta prędkość zależy od tego, jaki jest promień orbity, bo stała grawitacji, która występuje w tym wzorze, oraz masa Ziemi są stałe i w związku z tym ta prędkość orbitalna będzie zależała tylko od tego, jaka jest wielkość promienia orbity. I właśnie, jeśli interesuje nas pierwsza prędkość kosmiczna, to znaczy, że jest to taka minimalna prędkość, jaką musi posiadać orbita, żeby poruszał się na orbicie równej promieniowi Ziemi. Czyli jeśli sobie skorzystamy z faktu, że na powierzchni Ziemi siła grawitacji to jest m razy g, to możemy G wyrazić poprzez, czy G duże i M duże wyrazić poprzez G razy R kwadrat i wtedy otrzymamy prosty wzór na prędkość, pierwszą prędkość kosmiczną. Jest to 8,1 km na sekundę. Jak teraz zachowuje się, czy jaką orbitę posiada satelita geostacjonarny? Satelita geostacjonarny to jest taki satelita, który znajduje się nad określonym punktem Ziemi, zawsze w tym samym miejscu. I żeby to było możliwe, to okres jego obrotu musi być równy 24 godziny. Jeśli skorzystamy z takiej informacji, no to wtedy będziemy mogli policzyć, jaka to jest orbita.
I jak, żeby to policzyć, no to możemy skorzystać z faktu, że jego prędkość na określonej orbicie, zgodnie z tym, co zostało pokazane na poprzednim slajdzie, to jest pierwiastek ze stałej grawitacji, masa przez promień orbity. Z drugiej strony jego prędkość w ruchu orbitalnym to jest prędkość kątowa razy promień orbity, ale prędkość kątowa to jest 2π dzielone przez okres. U nas 24 godziny, jeśli to ma być satelita geostacjonarny, czyli w rezultacie uzyskujemy taką równość i z tej równości można policzyć właśnie, jaki to jest ten promień orbity. I ten promień wyraża się takim wzorem, który będzie treścią kolejnego odcinka i jest to wzór, w którym jest powiedziane, że ten promień jest proporcjonalny do pierwiastka z trzeciej potęgi, pierwiastka trzeciego stopnia z okresu tego satelity do kwadratu. Będzie to dotyczyło nie tylko oczywiście satelity sztucznego, tylko każdej planety, która porusza się w układzie planetarnym. A więc taki otrzymaliśmy wzór. I teraz jeśli podstawimy sobie wielkości, które są znane, czyli wiemy, że promień Ziemi to ma określoną wartość i wiemy, jakie jest T, równe 24 godziny, stałą grawitację znamy, masę Ziemi znamy, możemy policzyć sobie właśnie, jaka jest ta orbita. No i ta orbita to jest około 6,62 razy promień Ziemi. Czyli jest to około 36 tysięcy kilometrów. Każdy satelita geostacjonarny musi się znajdować na takiej wysokości. W związku z tym, jeśli jest pewien sygnał, który jest przekazywany w postaci fali elektromagnetycznej, wysyłany do satelity i wraca na Ziemię, to potrzebuje na to około 1,4 sekundy na przebycie tej odległości do i na powrót, bo prędkość światła jest skończona, oczywiście jest równa 3 razy 10 do 8 metra na sekundę i stąd jest to opóźnienie. I oczywiście to oznacza dla nas, tych, którzy odbieramy informacje, na przykład w postaci sygnału telewizyjnego albo rozmawiając telefonicznie z drugą półkulą, zauważamy właśnie takie opóźnienie czasowe, jeśli właśnie satelita bierze udział w tym przekazie. Chciałabym jeszcze wspomnieć o systemie GPS, który został ukończony w roku 1993. Korzystamy z niego na co dzień. On składa się z 24 satelitów, które są rozmieszczone wokół Ziemi i te satelity są wyposażone w zegary atomowe. Zegary są uaktualniane ze stacji naziemnej w Colorado, są synchronizowane i te satelity emitują sygnały czasowe i dane o położeniu w ten sposób, że one emitują te sygnały, natomiast odbiornik GPS, który znajduje się na Ziemi, dekoduje te sygnały, które pochodzą nie z jednego, ale z wielu różnych satelitów i dzięki temu mamy k określonemu położeniu przypisaną wysokość, szerokość i długość z bardzo dużą dokładnością rzędu 10 metrów. Satelity, które służą do systemu GPS, to nie są satelity geostacjonarne, są ulokowane na orbitach, które są poniżej troszeczkę niż te satelity geostacjonarne, bo w odległości około 18 tysięcy kilometrów nad Ziemią. Chciałabym jeszcze wspomnieć o całkowitej energii satelity. Otóż jeśli mamy pole grawitacyjne, to w tym polu grawitacyjnym występują dwa rodzaje energii i całkowita energia jest sumą tych dwóch energii. Pierwszą energią to, jeśli satelita znajduje się na orbicie o promieniu R, to jest oczywiście energia kinetyczna, czyli mv orbity do kwadratu przez 2. Drugą energią to jest energia potencjalna w polu grawitacyjnym. Ta energia potencjalna w polu grawitacyjnym będzie treścią odcinka 51, a więc teraz z wyprzedzeniem powiem, że ta energia wyraża się wzorem minus stała grawitacji, iloczyn masy satelity, masa Ziemi dzielone przez promień orbity tego satelity.
A więc ta energia może być dodatnia lub ujemna w zależności od tego, który z tych członów będzie dominował. Wtedy, kiedy znajdujemy się w pobliżu pola grawitacyjnego i orbitą jest orbita zamknięta, taka jak orbita satelity, to wtedy oczywiście dominuje ujemna ta energia potencjalna. Także jeśli narysujemy sobie na wykresie zależność energii całkowitej od położenia względem promienia Ziemi, to energia potencjalna będzie właśnie wyglądała tak jak ta krzywa czerwona, bo jest dana wzorem minus GMM przez R. Jej wartość dla promienia Ziemi to jest właśnie energia potencjalna na powierzchni Ziemi. Teraz energia kinetyczna oczywiście to jest dodatnia energia mv kwadrat przez 2 i im dalej znajduje się ten satelita, tym ona jest mniejsza. Suma tych dwóch energii da całkowitą energię i ta energia musi być, tak jak już wspomniałam wcześniej, ujemna, ponieważ system jest związany, nie sznurkiem, ale związany jest w tym sensie, że satelita nie może się oddalić od Ziemi, jak już to wcześniej powiedzieliśmy, spada wokół Ziemi. A więc taka jest całkowita energia satelity. I teraz jeśli podstawimy sobie to, co policzyliśmy wcześniej, że prędkość orbitalna to jest pierwiastek z g razy m dzielone przez r, to otrzymamy następujące równanie, mianowicie całkowita energia to będzie suma energii kinetycznej, która teraz będzie się wyrażała takimi samymi, poprzez te same wielkości, poprzez które wyraża się energia potencjalna i suma tych dwóch członów daje człon, który jest ujemny, a więc stan związany. Jako przykład rozważmy takie zagadnienie. Policzmy, jaką pracę trzeba wykonać, żeby umieścić satelity o określonej masie na orbicie kołowej, na określonej wysokości nad Ziemią i mamy policzyć też, jaka będzie prędkość satelity na tej orbicie oraz okres obrotu. Załóżmy, że masa Ziemi i promień są dane. I teraz, żeby policzyć tę pracę, to wystarczy skorzystać z faktu, że ta praca musi być równa ubytkowi energii potencjalnej, czyli przyrostowi energii potencjalnej, ponieważ to jest praca siły zewnętrznej w polu grawitacyjnym, czyli w polu zachowawczym. A więc ta praca będzie równa energii całkowitej wtedy, kiedy satelita jest już na orbicie, minus energia początkowa wtedy, kiedy znajduje się na powierzchni Ziemi. Energia całkowita w odległości H nad Ziemią to jest zgodnie z tym równaniem, które przed chwilą zapisaliśmy sobie na energię całkowitą satelity, minus GMM przez 2 dzielone przez odległość od środka Ziemi, czyli promień plus wysokość nad Ziemią. Energia początkowa, całkowita to jest tylko energia potencjalna, czyli minus GMM przez R i w rezultacie otrzymujemy po podstawieniu danych w tym konkretnym zadaniu wartość 3,26 razy 10 do 10 joula. Jaka to będzie teraz prędkość satelity na takiej orbicie kołowej, która ma wartość, której wartość jest równa promień Ziemi plus H? No ta prędkość zgodnie z tym, co sobie pokazaliśmy wcześniej, będzie wyrażała się wzorem GM przez R pod pierwiastkiem i stąd możemy policzyć prędkość. No i możemy z tych wzorów, które wcześniej sobie wyprowadziliśmy, zapisać, że ten okres to będzie 2πr dzielone przez prędkość ruchu orbitalnego i to jest około 90 minut. Czyli to równanie na całkowitą energię pozwala w bardzo prosty sposób policzyć tę pracę. Proszę zwrócić uwagę, że nie było żadnego całkowania. Policzyliśmy to prawie że na palcach. Przy użyciu zwykłego kalkulatora możemy takie użyteczne wielkości wyznaczyć, korzystając właśnie z faktu, że pole grawitacyjne jest polem zachowawczym. Dziękuję bardzo za uwagę.